Słuchajcie, kiedy oglądamy ujęcia z drona, wydaje nam się banalne wykonanie podobnych ujęć i mamy wrażenie, że przecież tego typu ujęcia może zrobić każdy. Dopiero jak zaczynamy sami próbować i zdajemy sobie sprawę, jak wiele czynników wpływa na dobre ujęcia, zaczynamy analizować, co właśnie, jakie to czynniki były i co wpłynęło na to, że dane ujęcia są dobre lub nie. I słuchajcie, co tydzień w soboty o 10:15 pracujemy w naszym programie Team 250 gramów szczęścia. Oceniamy wzajemnie swoje prace, patrzymy, co zrobiliśmy dobrze, sprawdzamy, czego nam brakło i rozwijamy się. Dzisiaj trochę powiem i odsłonię kurtyny, jeżeli chodzi o ujęcia, i powiem o trzech takich głównych czynnikach, które sprawiają, że ujęcia są lepsze lub słabsze i co na to wpływa. Słuchajcie, na pewno bardzo ważnym czynnikiem jest prędkość przelotu, ale też i kierunek. To jest numer 3, który mogę określić, jeżeli chodzi o formę wykonywania ujęć. Jeżeli latasz blisko obiektów, zwykle powinno się latać nieco wolniej. To samo, jeżeli chodzi o loty nisko nad ziemią. Ze względu na to, że gdy mijasz obiekty z dużą prędkością, oczywiście takie rzeczy robi się w przypadku FPV i to są rzeczy na co dzień wykonywane przez pilotów, ale jeżeli latamy Maviciem, dronem z gimbalem czy miniaczem, no to faktycznie wypadałoby lecieć wolniej, jeżeli jesteśmy w pobliżu obiektów, żeby je w sposób ciekawszy pokazać, ale to samo, jeżeli lecimy nisko. Możesz pozwolić sobie, jeżeli opanujesz pamięć ruchową i wyczujesz, jakie są najwolniejsze tryby, czy to jest cine, czy to jest tripod w starszych dronach, faktycznie można przelatywać bardzo blisko obiektów. Oczywiście latając nisko, tam gdzie nie ma dużej siły wiatru, można też założyć osłony, ale ja bym powiedział tak, że bardzo ciekawe ujęcia powstają, kiedy lata się tyłem, blisko obiektów i w dodatku niewielką prędkością, bo stopniowo odsłaniasz to, co dany kadr kryje, wciągasz widza do akcji i widz też chce zobaczyć, co się dzieje, co się wydarzy później i co mu pokażesz na końcowym etapie. I to wszystko powoduje, że to ujęcie jest dużo ciekawsze niż w przypadku ujęć, które wykonywane są szybko, lecąc do przodu, bo wtedy od razu pokazujesz, co będziemy widzieli za jakieś 10-15 sekund. Dlatego warto na to zwrócić uwagę i wielokrotnie o tym mówimy podczas naszych sobotnich sesji na teamie 250 gramów szczęścia. Czynnik numer 2, który jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o jakość końcowych ujęć wykonywanych dronem, to na pewno wysokość, z jakiej wykonujemy ujęcia. Wiele osób tak naprawdę trzyma się bezpiecznej wysokości typu 70, 100 metrów, 120 i strzela tylko foty z szerokiego kadru. Rzadko jest tak, żebyśmy widzieli podczas jednej sesji tak zróżnicowane ujęcia, żeby były wykonywane na przykład z wysokości 20, 50 i 120 metrów, a warto to robić, dlatego że bardzo wzbogacamy nasze montaże i faktycznie te ujęcia są dużo bardziej bogatsze. Oprócz samej wysokości, kąt kamery też jest istotny, więc warto poeksperymentować, jeżeli masz chwilę, na przykład podczas weekendu, żeby po pierwsze zrobić sesję z trzech wysokości, tak, 20, 50, 120 metrów. I druga rzecz, która jest mega istotna, to jest kąt kamery, żeby nie tylko, nie wiem, ustawić kamerę pod kątem 40 czy 45 stopni, ale też, żeby dość odważnie pójść. Jeżeli to jest na przykład Mini 3 Pro, to można nawet 60 stopni do góry odchylić, czyli możesz być stopniowo przesunąć się poniżej obiektu, ale też można wykonać ujęcia top-down i taki zakres ruchu mamy, który właściwie obejmuje nam 150 stopni, więc nie tylko wysokości, ale też kąt, i to sprawia, że jeżeli wykonasz tak zróżnicowane ujęcia, to później przy montażu ten sam obiekt wygląda zupełnie inaczej i warto sobie to później ocenić, wybrać te najlepsze, ale też mieć taką skalę porównawczą, co mi się sprawdza, jak to wygląda pod kątem promieni słonecznych i które ujęcia są najciekawsze.
i słuchajcie, trzeci bardzo ważny czynnik moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakość twoich ujęć, to jest odległość od obiektów. Wielokrotnie zdarza się tak, że widzimy ujęcia, gdzie pokazany jest obiekt z połowy kilometra, czy z 200, 300 metrów. I to faktycznie wygląda na to, że nie mamy głównego bohatera w kadrze. I to, o czym mówię na każdej właściwie sesji, to jest to, żebyśmy znaleźli na naszych ujęciach głównego bohatera. Jeżeli to jest przyroda, to może jakąś linię znajdziesz, która prowadzi nas na dwóch trzecich, czy na poprzykątnej kadru, lub też w inny sposób. Jeżeli nie masz nic przed sobą, to może faktycznie spojrzysz w dół i tam zobaczysz coś ciekawego. Może jakiś układ geometryczny cię zaciekawi lub wciągnie, bo akurat światło jest słabe i można znaleźć coś innego. Ale odległość od obiektu jest kluczowa. I staraj się złapać tą optymalną odległość i wypracować sobie taki styl, żeby pokazywać wyraźne, zdecydowane obiekty w kadrze, w takim sensie, że one stanowią głównego bohatera. Jeżeli wykonujesz ujęcia miasta, to może znajdziesz na pierwszym planie na przykład komin, albo wieżę, albo wysoki budynek, czy basztę, coś, co jest charakterystyczne dla tego miasta, czy zegar, to faktycznie wtedy bardzo ładnie gra. Nie musi być też to bardzo duża wysokość, ale na tyle ciekawy obiekt, żeby on oddawał charakter danego miejsca. Myślę, że wszędzie można coś takiego znaleźć, bo jeżeli nawet nie są to formy architektoniczne, czy budowle, czy obiekty, to zawsze możesz znaleźć jakieś ciekawe drzewo, które jest w okolicy i to drzewo też pozwoli ci na to, żeby mieć swojego głównego bohatera na pierwszym planie, ale też pokazać dzięki temu drugi czy trzeci plan i to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Słuchajcie, i podsumowując, to są te trzy czynniki, o których mówimy bardzo często i które powtarzamy po to tylko, żeby wykształcić sobie styl, żeby nauczyć się kadrować odpowiednio i żeby pokazać, oddać nasz przekaz na pracach, czy to są fotografie, czy ujęcia filmowe. Tutaj zarówno wysokość, jak i kąt kamery, czy odległość od obiektu, one oddziaływują zarówno, tak jak powiedziałem, w zdjęciach, jak i w filmowaniu. Trzymam za Was kciuki za dalszy rozwój. Osoby, które są zainteresowane, mamy w tej chwili nabór zamknięty, ale team działa non-stop, już ponad rok pracujemy, od stycznia poprzedniego roku. I faktycznie dużo osób zrobiło mega postępy i te prace są na najwyższym poziomie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby sprawdzić, jak to wygląda, ale też, żeby skorzystać ewentualnie nawet z jednego miesiąca. Lista oczekujących na następny nabór jest cały czas otwarta. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, przygotowałem też duży darmowy warsztat online, który mówi o tych pierwszych krokach, czyli o twojej wizji, co zrobić, żeby dron nie wylądował w szufladzie po 3 miesiącach, jak się rozwijać, jak wykonać następne kroki po to, żeby ta pasja cię cieszyła i żebyś nią cieszył się też dłuższy czas, ale też żeby stopniowo poprawiać swoje umiejętności i możliwości, żeby to wszystko dawało też wielką satysfakcję, a z czasem może też przyczyni się do zarabiania w ten sposób. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć!